Na pewno rozwój, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie stać w miejscu, żeby robić coś ciekawego, żeby to nie było takie monotonne, tylko coś takiego fajnego, innowacyjnego. No, mamy już nowe źródła technologii, nie? Tak jak przykładowo z Facebooka mamy Reacta, który się świetnie teraz sprawdza do różnego rodzaju projektów. No i w to chcemy, że tak powiem, iść. Czyli jakieś przykładowo mikroserwisy na frontendzie, co jest teraz bardzo popularnym tematem. No i w sumie dopiero w pewien sposób rozpoznawalnym, nie? A dzięki temu, że pracuję w RST, no to mogę się zająć jakimiś tematami, rozwijać nowe technologie. Też wytwarzamy między innymi open source, który używamy w projektach. Także no tutaj jest wiele rzeczy, które można zrobić. Nie jest to takie prosto linijne, że siedzisz tylko na projekcie jednym i robisz ciągle to samo, tylko jest wiele rzeczy, które możesz robić, oczywiście jeżeli chcesz, bo nic się do tego nie zmusza. Także masz możliwość między innymi potworzenia open source'a, gdzie możesz się później tym pochwalić na zewnątrz i powiedzieć kolegom, słuchajcie, ja to robiłem taką i taką bibliotekę, super rozwiązanie, fajnie się sprawdza. Także tak jakby dokładam tą małą cegiełkę do tej społeczności, do tych nowych technologii. Nie bazuję już, powiedzmy, na jakichś gotowych rozwiązaniach tylko i wyłącznie, tylko sam tworzę nowe technologie, co jest też w pewien sposób atrakcyjne i fajne.